Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. I ostatnim już gościem w poranku 7-9 jest Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, Daszbur. Zacznijmy od tematu, który ostatnio rozgrzewa polską scenę polityczną. Chodzi o referendum i pytania, które miałyby paść. Chodzi o jedno z nich, które miałoby dotyczyć Lasów Państwowych. Chodzi o pomysł Hiszpanii, by Unia Europejska objęła swoimi kompetencjami tak zwane produkty leśne. Chodzi o dziczyznę, owoce czy grzyby. Lasy Państwowe popierają ten pomysł takiego pytania? Jak najbardziej. Oczywiście tutaj wszystko zależy od kierownictwa politycznego naszego państwa. Niemniej jednak uważamy, że zawsze warto pytać społeczeństwo o ważne tematy i jednym z nich, jakby nie patrzeć, także jest kwestia leśnictwa, lasów w Polsce i ochrony przyrody. Wszystko zależy oczywiście od sformułowanego pytania. Niemniej jednak jest to temat także niezwykle istotny obok tych, które oczywiście rozgrzewają emocje polityków i Polaków. Widzicie zagrożenie ze strony Unii Europejskiej? Niestety cały czas urzędnikom Brukseli wpadają kolejne szalone pomysły do głowy. I co w tym wszystkim przewrotne, te pomysły wpadają przy meblach, które powstały z polskiego drewna w polskich firmach. Urzędnicy ewidentnie prą do tego, aby bardzo mocno ograniczyć prowadzenie gospodarki leśnej w krajach europejskich, a w tym w Polsce. Prą do tego, aby pod płaszczykiem potencjalnie ochrony przyrody czy szeroko rozumianej ekologii wprowadzać różne niekorzystne dla ochrony środowiska i ochrony przyrody pomysły. Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, że na przykład przenosimy kompetencje w zakresie leśnictwa na rzecz europejskich biurokratów i ujednolicamy system prowadzenia gospodarki leśnej, ten model, we wszystkich krajach członkowskich. I teraz na przykład Polska, która ma prawie 30% powierzchni lasów i bardzo dobry model prowadzenia gospodarki leśnej, ma takie same zasady jak na przykład Hiszpania, gdzie jest dużo wyższa temperatura, dużo większa susza, dużo mniej lasów. Lasy porastają tam zupełnie inne gatunki drzew, bardziej odporne na wysokie temperatury. To się ma nijak, bo każdy kraj ma inną specyfikę, zatem te wszystkie pomysły stanowią naprawdę realne zagrożenie. A przy tym jeszcze pakiet Fit for 55, który także pod tym naprawdę szeroko rozumianym płaszczykiem ochrony przyrody wprowadza na przykład ograniczenie prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce. To nie tylko ogranicza możliwość wchodzenia do lasu, ale tak naprawdę 30% lasów w Polsce, czyli 10% powierzchni naszego kraju, zostanie wyłączone z jakiegokolwiek użytkowania. Tak naprawdę moglibyśmy równie dobrze ogrodzić te lasy, zamknąć się dla odwiedzających, zamknąć się dla prowadzenia gospodarki leśnej, co wiąże się także z lawinowym wzrostem cen drewna, z mniejszym ilością surowca na rynku, z upadkiem wielu firm branży drzewnej, a dobrze wiemy, czy też nie wiemy, ale ja o tym zaraz powiem, branża drzewna dzisiaj to jest 2,5% polskiego PKB. To jest 500 000 miejsc pracy dla Polaków. Dzisiaj branża meblowa i branża drzewna szeroko rozumiana mebluje Europę. Jesteśmy pierwszym eksporterem mebli. Jesteśmy w czołówce na rynkach światowych, jeśli chodzi o eksport drewna budowlanego i już gotowych produktów z drewna. Więc jest o co walczyć i musimy dzisiaj bronić lasów przed tymi szalonymi pomysłami, które wymyślają urzędnicy za swoich biurek, nie będąc w lesie, nie będąc wśród czy na łonie przyrody. Nie wiemy, czy pan rzecznik widział, czy też nie, ale w ostatnich dniach Barbara Nowacka z koalicji zamieściła w mediach społecznościowych filmik pokazujący wycinkę drzew. Jak wy reagujecie na takie zarzuty? Ostatnio na konferencji prasowej apelowałem do parlamentarzystów, żeby pozostawili pracę leśników. Leśnikom, oni się tym znają od pokoleń, realizują gospodarkę leśną, prowadzą ją w sposób racjonalny i zrównoważony. Natomiast politycy rozbudzają emocje wokół problemów, które nie ma. Owszem, pani Nowacka weszła do lasu, nagrała filmik. Widzimy na nim kłody drewna, które leżą na stosie. No i jakby co w tym dziwnego? Skoro każdy z Polaków codziennie używa drewna, w miejsce, gdzie zostało pozyskane to drewno, musimy jak najszybciej tak naprawdę posadzić nowy las. Polega to na tym przecież, że zastępujemy nowe, stare pokolenia nowym pokoleniem drzew. Robimy to w sposób racjonalny, zrównoważony, z dużą dozą naukowości, z ogromną wiedzą, pasją i poświęceniem. Przecież leśnicy pracują każdego dnia, od rana do wieczora, trosząc się o naszą polską przyrodę. I dzięki temu właśnie mamy tak dobry stan polskich lasów i tak dobry stan polskiej przyrody. Więc apeluję po raz kolejny, zostawcie państwo pracę leśników leśnikom, bo to jest najlepsze, co możecie dzisiaj zrobić
aby nasza przyroda była w coraz lepszym stanie. Jak zatem wygląda eksport polskiego drewna do Chin? Bo w tej kwestii również pojawiają się zarzuty. Oczywiście, no, trwa kampania wyborcza, więc takich fake newsów będzie coraz więcej. I to powtarzam za każdym razem. To jest absolutne kłamstwo, absolutna manipulacja. Lasy państwowe w ogóle nie eksportują drewna, a tym bardziej do Chin. Ani metr drewna nie został wyeksportowany przez lasy państwowe. Oczywiście są firmy, które kupują drewno w jakiś sposób od lasów państwowych, zupełnie legalnie oczywiście, i handlują tym drewnem dalej jako pośrednicy. Są takie sytuacje, ale gro polskich firm przerabia to drewno na miejscu w Polsce, płacąc podatki w Polsce. I co możemy zrobić jako leśnicy? Robimy wszystko, aby to drewno w kraju pozostało. Na przykład dwa lata temu dyrektor generalny Józef Kubica zmienił zasady sprzedaży drewna tak, aby premiować dodatkowo firmy, które drewno w Polsce przerabiają. Dzięki temu mają one łatwiejszy dostęp do surowca, kupują go nieco taniej. W związku z tym jest to, no, myślę, że duże ułatwienie właśnie dla przedsiębiorców, którzy pracują w Polsce i na rzecz polskiej gospodarki. Panie rzeczniku, czy polskie lasy zabezpieczone są w jakikolwiek sposób przed prywatyzacją? Dopóki nie ma takich pomysłów, to myślę, że możemy mieć spokój w głowach. Niemniej jednak doskonale wiemy, że pewne środowisko dzisiaj opozycyjne, ale także Konfederacja ostatnio zaczęła o tym mówić. To jest realny problem, niestety. Już kilka razy wiemy z historii przecież, że takie próby były. Najbardziej chyba zaawansowane pojawiły się w 2010 roku, kiedy próbowano przenieść lasy do sektora jednostek budżetowych, tak aby móc odebrać wszystkie pieniądze z kont bankowych lasom państwowym, a następnie pod płaszczykiem braku stabilności finansowej po prostu zacząć wyprzedawać majątek. To na szczęście się nie udało. Tutaj ogromna rola pana profesora Jana Szyszko, który razem z leśnikami, razem z wieloma dobrymi ludźmi protestowali, zbierali podpisy przeciwko takim próbom i to na szczęście się udało. Następnie w 2014 roku przez cały rok w zasadzie dochodziło do różnych prób prywatyzacji i dopiero w grudniu tak naprawdę doszło do próby zmiany konstytucji, która także się nie udała. I na szczęście to także pan profesor Jan Szyszko stanął w obronie polskich leśników i lasów państwowych. Dzisiaj po raz kolejny to samo środowisko. I tutaj wymienię te trzy osoby z nazwiska, bo myślę, że to warto przypominać. Pani premier Ewa Kopacz, pan minister Arłukowicz oraz pan Jarubas z PSL-u w ramach Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowali za przeniesieniem kompetencji leśnictwo na rzecz kompetencji dzielonych z Unią Europejską. Dzisiaj takie kompetencje, czyli zarządzanie lasami, jest wprost sterowane przez Polaków i z Polski. A tymczasem te trzy osoby próbowały czy zagłosowały za tym, aby odebrać te kompetencje Polakom. I to też jest bardzo niebezpieczne, bo to samo środowisko, tym razem innymi rękoma, próbuje dobrać się do naszego dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. A wiemy doskonale, że niestety na przykład Puszczy Białowieskiej, która tak naprawdę po decyzjach unijnych biurokratów, unijnych sędziów, dzisiaj jest martwa i być może Gazeta Wyborcza się z tego może śmiać. Mówić, że leśnicy kłamią, że rzecznik Michał Gzowski kłamie, mówiąc, że Puszcza Białowieska jest martwa, ale takie są fakty, niestety. Chociaż niewygodne dla niektórych środowisk, takie są fakty. I musimy tak bardzo bronić lasów, żeby właśnie tak jak Puszcza Białowieska, nie wyglądały dzisiaj wszystkie kompleksy leśne w Polsce. Panie rzeczniku, przechodzimy dalej. W ostatnim czasie obserwowaliśmy potężne pożary w Grecji. Chociaż teraz tego zagrożenia pożarowego w Polsce nie ma, ale czy lasy państwowe są przygotowane na taką ewentualność i ochronę PPOŻ? Jak najbardziej. Posiadamy zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej, w tym kilkadziesiąt samolotów i helikopterów gaśniczych. Mamy liczne wieże obserwacyjne. W każdym leśnictwie w Polsce mamy samochody przystosowane do gaszenia pożarów. Oczywiście nie takich wielkoobszarowych, ale takich drobnych ognisk pożarów, szczególnie które możemy zgasić w zarodku. Mamy świetną współpracę ze Strażą Pożarną, ochotniczą i państwową. Razem się szkolimy, robimy wszystko, aby tych pożarów było jak najmniej. No i jakby są tego też wymierne efekty, bo nikt z państwa nie słyszał o takim pożarze jak w Grecji czy Hiszpanii, gdzie płonęły setki hektarów powierzchni leśnej.
W tym roku w ogóle nie mieliśmy tak naprawdę pożarów wielkoobszarowych. Tych pożarów było stosunkowo niewiele jak w stosunku do poprzednich lat. To wynika nie tylko też z pogody, którą mamy, ale także z tego, że po prostu mamy bardzo dobry system wykrywania tych pożarów. Oprócz właśnie tych rzeczy, które wspomniałem, są także drony, fotopułapki, które wykrywają tego typu zagrożenia i oczywiście przekazują informacje człowiekowi, który natychmiast reaguje, wzywa odpowiednie siły do ugaszenia takiego kataklizmu. W związku z tym ja bym się nie obawiał jednak tutaj wielkiego zagrożenia z tego tytułu, chociaż doskonale widzimy, że za oknem pogoda się zmienia i niebawem może być znowu bardzo sucho w lesie. Dlatego przezornie ostrzegam, żebyśmy także nie palili ognia w lesie, uważali, co robimy i zawsze zachowali zdrowy rozsądek. I ostatnie pytanie. Lubi pan zbierać grzyby? Pogoda sprzyjająca. Kto nie lubi? Grzyby to grzybobranie, to generalnie uważam za sport narodowy Polaków. Nawet jeśli ktoś się na tych grzybach nie zna, to na pewno z pewnością lubi po prostu wybrać się do lasu, pospacerować i mieć taką możliwość. I oczywiście to też jest ciekawe, że w wielu państwach Europy to nie jest takie proste. Na przykład w Holandii lasy należą do królowej. W zasadzie obowiązuje całkowity zakaz zbierania grzybów poza jakimiś drobnymi strefami, których możemy zebrać maksymalnie 250 gram grzybów, czyli tak naprawdę wrzucamy jednego dużego prawdziwka i jest po przedstawionym temacie. W Niemczech możemy zebrać maksymalnie 2 kg grzybów i to też nie w wszystkich landach. Są miejsca, gdzie płacimy 10 euro dziennie za możliwość, za pewnego rodzaju licencję na zbieranie grzybów. Są kraje, w których zbieranie grzybów kosztuje 120 euro rocznie. A są takie, gdzie w ogóle jest to całkowicie zabronione i zakazane. Zatem. A w Polsce mamy to za darmo. Proszę? A w Polsce mamy to za darmo. Za darmo możemy korzystać w pełni z dobrodziejstwa przyrody. Możemy nie tylko zbierać grzyby, ale także zanocować w lesie. Możemy zbierać zrzuty dzikich zwierząt. Możemy zbierać owoce runa leśnego. Pewna dowolność, ale oczywiście na własne potrzeby. Więc korzystajmy, póki jest nam to dane, bo nie wiemy, jak może to wyglądać w perspektywie najbliższego czasu, jeżeli plany Unii Europejskiej zostaną wcielone w życie. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych, był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję, Daszbur. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.